Wszystkich, którzy przed czasem się połączyli, pozdrawiam serdecznie. Dajcie znać jak zwykle, czy mnie widzicie, czy mnie słyszycie, czy wszystko jest ok na czacie obok, bardzo proszę. Zaczynamy, słuchajcie, punktualnie jak zwykle o 19:00. Natomiast teraz sobie wstępnie porozmawiamy. No dzisiaj ujawnię troszkę więcej na temat szkolenia. O, dziękuję Janku, że powiedziałeś, napisałeś, czy mnie odbierasz. Okej, dobrze. Czyli rozumiem, że jestem słyszany i widziany. Dobrze. Dobrze, dziękuję Elżbiecie, Marii. Super. O, witam też Elżbietę Dancewicz. Witam serdecznie. Łukasza, Krzysztofa. Super. Dzisiaj powiem trochę więcej o takich kulisach różnych naszych działań, o tym, jak będzie wyglądać kurs trenerski, jakie perspektywy są z tym związane. Także mam nadzieję, że dla wielu z was to będzie ciekawe. Sara napisała, że tylko mnie słyszy. No dobrze. Tak, okej. Okay. Łukasz, ja na początku postaram się powiedzieć, już zaraz po 19:00 postaram się powiedzieć więcej troszkę o kursie trenerskim. No dlatego, że to jest taki historyczny moment, chciałbym powiedzieć. Historyczny moment, nie tylko egoistycznie chciałem powiedzieć o komunikacie otwartym, ale jest to też ważny moment dla naszej nowej społeczności, którą budujemy, Alpha Prime. Dlatego, że komunikat otwarty i liderzy przede wszystkim, i trenerzy również, no to jest taka pierwsza wartość, którą będziemy eksportować najpierw na wszystkich polskojęzycznych obywateli, a potem na obywateli całego świata. Także no, szykujemy prawdziwą rewolucję w komunikowaniu się. Dlatego rewolucję, że nie ma konkurencji. Tak? Nieskromnie chciałbym powiedzieć, że nie ma konkurencji na świecie w postaci takiego przepisu, proceduralnego przepisu, jak się komunikować w sensie pozytywnym, jak budować, no, dlaczego w sensie pozytywnym? Dlatego, że mówimy o budowaniu wyłącznie relacji pozytywnych, obojętnie w jaki sposób i o czym mówimy. No, teoretycznie można używać komunikatu również i wtedy, kiedy przeklinamy, pod warunkiem, że nie ranimy w żaden sposób osób, z którymi rozmawiamy, tylko wyrażamy swoje zdanie w stosunku do, nie wiem, urzędu skarbowego, jakiegoś zjawiska społecznego, no to wtedy możemy sobie pozwolić na przeklinanie. Nigdy w stosunku do konkretnej osoby, tak? No nawet wtedy, w takich skrajnych sytuacjach, wydawałoby się, komunikat otwarty też spełni swoje zadanie. Okej. Okay. Bardzo się cieszę z waszego zaangażowania, chciałem powiedzieć, na naszej grupie zamkniętej, grupie komunikat otwarty. Już coraz więcej osób ma odwagę nie tylko brać udział w warsztatach, ale no, zaprezentować się na wizji, co mnie bardzo cieszy. O, witam Marto, cieszę się i Romek. Romualdzie, bardzo mi miło, że jesteś z nami. Fantastycznie. Okej. Okay. No to możemy założyć, moi drodzy, że jest już godzina 19, także punktualnie o 19 zaczynamy. Dzisiaj będziemy mówić o takiej dosyć ważnej rzeczy, dlatego że powiemy sobie głównie o tym, w jaki sposób wzbudzić maksymalny stopień zainteresowania. Słuchajcie, do tej pory zakładaliśmy, że wszyscy jakby chcą z nami rozmawiać. Tak? Zakładaliśmy, że umawiamy się na przykład na spotkanie z kimś, no i używamy komunikatu otwartego podczas spotkania. Zakładaliśmy, że ktoś chce z nami porozmawiać, chce nas słuchać, no i wtedy używamy w naturalny sposób komunikatu otwartego. No dobrze, ale co w sytuacji, kiedy ktoś nie chce się z nami spotkać? Co w sytuacji, kiedy nie bardzo chce z nami rozmawiać? Co wtedy? Okazuje się, że wtedy w takich sytuacjach to narzędzie, o którym dzisiaj będę mówić, jest nieodzowne, jest niezastąpione. Narzędzie, które pozwoli wzbudzić maksymalny stopień zainteresowania albo tym, o czym mówicie, no albo wami samymi.
No dobrze, to jest godzina 19, już zakładam, że większość osób dołączyła, więc chciałbym powiedzieć, że na wymienionej stronie jest do nabycia cały czas książka, która jest opisem takich 50 procedur, w jaki sposób się komunikować bez manipulacji, bez NLP, bez Cialdiniego, bez psychologii tłumu Le Bona, tylko w naturalny sposób. W naturalny i jednocześnie najbardziej skuteczny, dlatego że jeżeli my wszyscy mamy przekonanie, że mówimy w naturalny sposób, że mówimy prawdę, no to dostajemy skrzydeł. Tak to zupełnie inaczej funkcjonujemy w takiej sytuacji, niż jeśli jesteśmy w jakiś sposób zdeterminowani używać sztuczek czy socjotechnik. Także książka jest do nabycia cały czas, również po promocyjnej cenie, chciałbym dodać. Natomiast dzisiaj też chciałbym przypomnieć, że prowadzimy pierwszy w historii nabór dla naszych trenerów i tych, którzy chcieliby zostać trenerami, czyli kandydatów na trenerów. Takie szkolenie, taki kurs rozpoczynamy 15 czerwca, czyli już niebawem, to jest pierwszy termin. Drugi termin alternatywny to 6 lipca. Także 6 lipca albo 15 czerwca rozpoczynamy kurs dla wszystkich, którym podoba się po prostu idea komunikatu otwartego, którzy chcieliby funkcjonować w naszej społeczności jako liderzy. No, to jest nie tylko kwestia idei oczywiście. To nie jest praca dla idei, to jest też praca, myślę, nie tylko przyjemna, ale i korzystna, dlatego że za jedną godzinę będziemy płacić między 300 a 700 zł, tak, za jedną godzinę. Czyli jeżeli będziecie mieli tylko 10 godzin tygodniowo, to może to być 7 tysięcy złotych tygodniowo, czyli 21 tysięcy miesięcznie. Czyli to nie jest, to nie jest nic, tak? To są jakieś konkretne, i to na początek, konkretne pieniądze. Dlaczego tak będzie? No dlatego, że będziemy się opierać nie na tym, co wy sami zorganizujecie jako trenerzy po ukończeniu naszego szkolenia, co my też sami będziemy organizować ludzi. Będziemy masowo udostępniać komunikat otwarty za symboliczne kwoty, bardzo tanio dla wszystkich. Wobec czego będziemy mieli duże grupy, będziemy mieli wielu chętnych, a praca będzie pracą online. Także będzie można nie opuszczać domu, będzie można przebywać w domu i zarabiać siedząc w domu praktycznie. Także myślę, że to jest bardzo korzystna oferta. Także zarówno namawiam do nabycia e-booka, jak i do zapisania się wszystkich chętnych, którzy chcą spróbować swoich sił na kurs trenerski. Nie trzeba być profesjonalnym trenerem, żeby zacząć prowadzić szkolenia online. Myślę, że bardzo szybko to zrozumiecie podczas szkolenia trenerskiego. Również mam pewną niespodziankę dla was, od razu na początku chciałbym powiedzieć. Niespodziankę, dlatego że dzisiaj też nie będę całkiem sam występować. Dzisiaj moim specjalnym gościem będzie Jacek, który jest jednocześnie liderem naszej społeczności Alpha Prime. Także jest za moment, będzie okazja, żeby nie tylko poznać Jacka dla tych, którzy jeszcze go nie poznali, ale też zamienić z nim może parę słów, może będziecie mieli do niego jakieś pytania. Witam cię serdecznie, drogi Jacku. Cześć Piotrze, miło cię widzieć, dzień dobry wszystkim. Tak, bardzo zabawnie mi się odbija światło w twoich okularach. Ale faktycznie, mogę zrzucić, to są okulary tylko do komputera, więc jeśli przeszkadzają, chętnie się ich pozbędę. Okej, to bardzo, bardzo się cieszę, bo chciałbym dzisiaj krótko z tobą też porozmawiać o twoich doświadczeniach z komunikatem otwartym, o tym, jak jest odbierany w twoim gronie, bo wiem, że masz bardzo różne grona przyjaciół, tak? Bo i tak, fanów bardzo dobrych motorów, prawda? Tak. I artystów. Bardzo różne środowiska. Czy miałeś okazję sprawdzać, testować komunikat otwarty? Oczywiście, że tak. Nie da się nie stosować komunikatu otwartego, jak się już go pozna. Może zacznijmy od tego.
A tak naprawdę ja nawet nie wiedziałem wcześniej, że część elementów komunikatu otwartego stosuję już wcześniej, bo nie miałem żadnych problemów z rozmową chociażby o emocjach, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych względem nawet nowo poznanego rozmówcy. Natomiast z komunikatem otwartym jest tak, że często zdajemy sobie sprawę, poznając komunikat otwarty, że stosujemy go, ale robimy to w sposób nieświadomy i nieudolny często. Czyli nie gra na naszą korzyść, a czasami wręcz przeciwnie. Więc stąd warto tą wiedzę poszerzać. Ja od kiedy staram się, można nie tyle co staram się, ale po prostu zgłębiał tą wiedzę, bo bardzo, bardzo lubię się uczyć, więc od kiedy uczę się też komunikatu otwartego, od kiedy czytam więcej dzięki Tobie o komunikacie otwartym, Piotrze, z książki, którą zresztą polecam, komunikat otwarty, pierwsze 50 narzędzi jest absolutnie wystarczające do tego, żeby komunikować się w otwarty sposób. Więc no, zaczynam pracować nad tym komunikatem otwartym, tak? Czyli zaczynam chociażby widzieć błędy w tych pierwszych narzędziach, które są bardzo istotne do tego, żeby komunikat otwarty poznać. No i nie ma podziału tak naprawdę na jakiekolwiek środowiska, jeśli chodzi o komunikat otwarty. No właśnie. No po prostu nie ma podziału. Nie ma, to nie jest istotne, z kim się komunikujesz komunikatem otwartym. Czy to jest grupa motocyklistów, których serdecznie pozdrawiam, czy to jest grupa biznesmenów, których też serdecznie pozdrawiam, mimo że często motocykliści to też są przedsiębiorcy i biznesmeni, więc te grupy tam się mocno łączą, ale to jest tak naprawdę nieistotne, bo ja też udzielam się społecznie, mam do czynienia z różnymi grupami też i chociażby w szkole mojego dziecka, gdzie funkcjonuję w Radzie, znaczy już teraz nie, ale funkcjonowałem w Radzie Rodziców, gdzie trzeba się komunikować też w inny sposób. Komunikat otwarty nie ma granic, absolutnie nie ma żadnych granic, nie jest dostosowywany do żadnych środowisk, jest bardzo no, oryginalny, bardzo unikalny, się cieszę, Jacku, ale bardzo się szeroki. Cieszę, że to po pierwsze zauważyłeś, po drugie, że to powiedziałeś, bo mówiąc zupełnie otwarcie, nie ustaliliśmy wcześniej, żeby to powiedzieć, więc nie. Równie dobrze mogłeś powiedzieć coś przeciwnego, ale bardzo się cieszę, że już to odkryłeś na tak szybkim, wczesnym etapie, że tak naprawdę po pierwsze nie ma granic, a poza tym nie ma sensu dla komunikatu otwartego definiować jakiejś specjalnej grupy. On się nadaje do każdej grupy tak naprawdę. No, może no, w niektórych grupach będzie budować większy szok, większe zdziwienie, w niektórych mniejsze. No to może być różnie, ale tak naprawdę wszędzie może mieć swoje zastosowanie. Powiedziałeś jeszcze, że 50 narzędzi wystarczy. Drogi Jacku, to tak bardzo ambitnie powiedziałeś. Może nawet zbyt ambitnie. Ja chciałbym uświadomić wszystkim, czy powtórzyć jeszcze raz, że tak naprawdę trzy narzędzia wystarczą do tego, żeby już świetnie budować trwałe relacje. Chociażby pierwsze cztery, o których mówiliśmy. Czyli dla tych, którzy się teraz do nas włączyli, tylko przypomnę krótko, to jest pierwsze narzędzie, to jest umiejętność mówienia o tym, co przeżywamy tu i teraz. No na przykład gdybym teraz powiedział, Jacku, bardzo się cieszę, że razem dzisiaj prowadzimy nasz webinar, ponieważ lubię przebywać w Twoim towarzystwie, a w momencie, kiedy widzę Cię na ekranie, czuję się tak, jakbyśmy to prowadzili razem. Także bardzo, bardzo mi przyjemnie. Bo tak to mam wrażenie, że mówię do komputera tylko, a nie do ludzi, bo nie widzę nikogo. Także drugie narzędzie to jest reagowanie na emocje innych ludzi. Nie tylko komunikowanie, ale w ogóle reagowanie jakiekolwiek. Trzecie narzędzie to jest przyznawanie się do różnych swoich słabości. Dlatego, że wtedy zdejmujemy to odium obcego z siebie. Pamiętamy, że psychologicznie ktoś nie jest obcy dla nas wtedy, kiedy znamy jego słabości, kiedy pamiętamy imię i kiedy znamy słabości. Czwarte narzędzie, o którym mówiliśmy, to autodystans, czyli w jaki sposób pokazać, że mamy zdrowy dystans sami do siebie. Ludzie to po prostu lubią. Ludzie nie przepadają za bufonami.
nie przepadają za ludźmi, którzy no, tylko narcystycznie coś o sobie potrafią opowiadać. Ale ludzie lubią tych, którzy wykazują dystans do siebie. I ostatnio mówiliśmy o empatii. Jak ważna jest empatia w naszym życiu i jak bardzo mało empatyczni. Już nie chcę mówić o politykach dzisiaj, ale w ogóle jak mało empatyczni są Polacy, tak, jako społeczeństwo. Okej, no to świetnie, to w takim razie, Jacku, czy spotkałeś się z takim problemem, o którym zaczynałem mówić dzisiaj, że zaczynamy z kimś rozmowę, rozpoczynamy rozmowę, czy też na scenie, czy bezpośrednio do konkretnej osoby i czujemy, wyraźnie czujemy, no, że brakuje zainteresowania. Że osoby, nie wiem, wolą sobie oglądać telefony, wolą coś pisać, mało kto ma z nami kontakt wzrokowy i czujemy, że im dalej, im więcej mówimy, tym mniejsze budzimy zainteresowanie. Czy spotkałeś się z taką reakcją? Słuchaj, no kilka szkół skończyłem w swoim życiu, więc absolutnie spotkałem się z tym na każdym etapie mojego życia. To jest ogromny problem polskiej edukacji. Ale też są i mówcy. No, wiele szkoleń przyciąga na przykład tłumy, a niektóre są po prostu świecą pustkami. I no, to jest chyba zauważalne. No, myślę, że nasi słuchacze dzisiaj oglądający nas są w stanie to potwierdzić zarówno w swoich szkołach, na studiach, czy na jakichkolwiek kursach, szkoleniach byli świadkami takich wydarzeń, takich spotkań, no ale i też takie bezpośrednie spotkania często zaczynają po prostu no, nudzić. Kochani, tutaj mam wiadomość, mianowicie Dorota Gruszka napisała, że wykorzystuje komunikat otwarty w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Efekty są widoczne. No bardzo się cieszę, bo do tego właśnie komunikat służy, żeby zarówno go używać wobec domowników, czy w szczególności wobec dzieci, no jak i w pracy na bardzo profesjonalnym poziomie komunikowania się. Natomiast mam wiadomość dla Mariana Chnatko, że chętnie obejrzę wzorcowy profil na Facebook z postami opartymi na komunikacie otwartym. W pewnym sensie już taki profil powstał. To jest nasza zamknięta grupa Komunikat Otwarty, Marianie, do której to serdecznie cię zapraszam. I tam właśnie już coraz więcej ludzi stara się wręcz pisać w komunikacie otwartym. A ja mam taką nadzieję, że może za parę tygodni, a może wcześniej, już wielu z was zmieni swoje profile na profil właśnie komunikatu otwartego. Zresztą sam się nad tym zastanawiałem parę dni temu, czy to nie jest już ten moment, kiedy sam powinienem się komunikować komunikatem otwartym wyłącznie, żeby też pokazać wam no, takie jeszcze mocniejsze jego zastosowanie. Także niewykluczone, że oprócz tej grupy zamkniętej, o której powiedziałem, też zobaczycie coraz więcej komunikatów otwartych na moim profilu. Okej, okay. Mam pytanie teraz do wszystkich. Wyobraźcie sobie proszę, że chcecie wzbudzić najwyższy, nie byle jaki, tak? Bo tutaj mówiąc o komunikacie otwartym, zawsze będziemy chcieli mieć maksymalnie dużą skuteczność. Podobnie, słuchajcie, to co mnie w teorii sprzedaży, w różnych teoriach sprzedaży zawsze zniechęcało, to, że czytałem, że jak jest 1/10 skuteczności, to już należy się cieszyć, już jest duży sukces. Czyli jeżeli na 10 rozmów, które prowadzicie, jedna da pozytywny efekt, no to znaczy, że jesteśmy skuteczni. To brzmi mało zachęcająco, dlatego że wtedy jedna rozmowa jest motywująca, ale 9 jest demotywujących. Dlatego ja uważam, że postawiłem sobie przy okazji komunikatu otwartego inny cel, taki, żeby skuteczność wynosiła 9/10. Czyli żeby 9 przeprowadzonych rozmów dało pozytywny rezultat, a ewentualnie jedna niekoniecznie. Okej, czyli mam pytanie do wszystkich. No od czego to zależy? Od czego zależy, jak mocno skupimy uwagę innych ludzi? Od czego to zależy, żeby no, w maksymalnym stopniu zainteresować ludzi tym, o czym akurat mówimy?
Napiszcie swoje uwagi. Napiszcie swoje uwagi, jak waszym zdaniem, od jakich parametrów czy od jakich pojęć zależy maksymalne zainteresowanie. Bardzo jestem ciekaw. No szczególnie to jest pytanie oczywiście dla tych, którzy mając książkę Komunikat Otwarty, nie doczytali jeszcze do tego rozdziału, tak? Nie przeczytali o tym. Najwięcej osób, przy okazji to już mogę uprzedzić, może taka pierwsza wskazówka. Słuchajcie, najwięcej osób przy takiej okazji zazwyczaj pisze, że treść. Czyli najwięcej osób intuicyjnie sądzi, że to, czy ludzie będą zainteresowaniem słuchać tego, czy mówimy, czy nie, zależy od treści. No więc mam dla was ważną wiadomość, że zainteresowanie w żaden sposób nie będzie zależało od treści. Czyli można zacząć mówić kompletnie absurdalne rzeczy do ludzi i ludzie i tak będą tego słuchać, jeżeli w umiejętny sposób będziemy mówili. Marbur napisał tonacja. Gratuluję. Tak właśnie jest. Tonacja jest bardzo ważnym elementem, ale jeszcze pomyślmy dalej. Od czego jeszcze? Dorota napisała z ekspresją. Ekspresja. No tak, ale ja bym raczej bardziej technicznie was zapytał, a co to znaczy z większą ekspresją? To znaczy, że co takiego robimy, żeby ta ekspresja była większa? Okazuje się, że maksymalne zainteresowanie, skupienie uzyskujemy zależne tylko i wyłącznie od trzech parametrów. Jednym z nich jest tonacja, czyli sposób zarządzania tonacją, czy mówimy w nieco wyższym tonie, czy w nieco niższym tonie. Generalnie jest taka zasada, słuchajcie, że mówiąca o tym, że im ktoś mówi niższym głosem, tym budzi większe zaufanie. Nie wiem, czy wiecie, że swego czasu Margaret Thatcher na przykład przechodziła specjalne szkolenie, jak obniżyć swoją tonację głosu, znaczy jak obniżyć swój głos o półtorej tonacji przynajmniej, żeby mieć właśnie głębszy głos. Ktoś napisał, że to zależy od tego, czy sami wierzymy w to, co mówimy. Generalnie tak, dlatego że my tego co prawda nie uwzględniamy tutaj, ale generalnie tak jest, że ludzie to wyczuwają. Jeżeli ja mówię o czymś, w co sam nie wierzę, to jest to wyczuwalne przez innych. Agata napisała, że zależy od osobowości. No więc nie zależy od osobowości i niekoniecznie chciałbym zwrócić uwagę na mowę ciała. Będzie taki moment, kiedy będziemy poruszać aspekty związane z mową ciała, ale nie. Okazuje się, że to są tylko trzy parametry. Tonacja, to czy mówimy w wyższej tonacji, czy w niższej tonacji. Głośność, czy mówimy ciszej, czy mówimy trochę głośniej. To jest drugi parametr. I trzeci parametr to tempo. To czy mówimy szybciej, czyli rytm tak zwany. Czy mówimy szybciej, czy mówimy wolniej. No i ja obiecałem w takim tekście wprowadzającym, że nie tylko teoretycznie będziemy dzisiaj o tym mówić, ale że to wprost wam zademonstruję. No dlatego, czy może ty byś, Jacku, wolał zademonstrować jako pierwszy, tak? Piotrze, ja nie wiem, czy jestem jeszcze odpowiedni tutaj, żeby stosować komunikat otwarty. Mamy tutaj mistrza i chyba poczekajmy na mistrza. Uczmy się od najlepszych. Dobrze, to bardzo dziękuję za komplementy. Natomiast ja myślę, że wszyscy, którzy nas słuchają dzisiaj, będą w stanie powtórzyć to, co zademonstruję. Dlatego, że no, piękne w tym jest to, że to narzędzie prezentowane dzisiaj jest do nauczenia w ciągu 5-10 minut. Także to nie jest tak, że to trzeba studiować, że trzeba do logopedy biegać, że trzeba miesiącami się tego uczyć. Nie, jeżeli dobrze zrozumiecie sposób zarządzania tymi trzema parametrami, rytmem, głośnością i tonacją, no to będziecie w stanie od dzisiaj, praktycznie od dzisiaj, skupić zawsze maksymalne zainteresowanie skupione na was albo na tym, co mówicie, kompletnie niezależnie od tego, jaką macie osobowość, kompletnie niezależnie od tego, o czym mówicie.
No wyobraźmy sobie, że mam do powiedzenia na przykład krótki tekst z książki Zofii Naukowskiej, czy na przykład opis przyrody. No trudno o coś bardziej odpychającego i nudnego, prawda, niż, no przynajmniej dla mnie, niż opisy przyrody. No tam już nie będę konkretnych autorów wymieniać, ale różnych wielkich pisarzy często. Okej, jeszcze dodajmy do tego taki aspekt, może żeby to był tekst absurdalny, czyli związany jeszcze z autoprezentacją. No, czyli załóżmy, że tekst będzie dotyczyć tego, że w mało atrakcyjnym miejscu się urodziłem na świecie i moje życie było monotonne i mało atrakcyjne. No, czyli tak, czyli wyobraźmy sobie, że wybieramy następującą opcję. Wyobraźmy sobie, że posłuchaliśmy kogoś, kto nam radził, żeby mówić niskim głosem, w niższej tonacji. Czyli umawiamy się, że mówimy w niższej tonacji. Słuchaliśmy ostatnio Desideraty, więc wydaje nam się, że takie stoickie, spokojne mówienie jest bardzo trafne, że wtedy ludzie będą nas słuchać i stosunkowo cicho będziemy mówić. Czyli wyobraźmy sobie taki schemat, mówimy niskim głosem, mówimy stosunkowo cicho i stosunkowo wolno. No niestety zła wiadomość polega na tym, że nikt nas nie będzie słuchać. Może zademonstruję to w praktyce. Moi drodzy, teraz jest może taki dobry moment, żeby powiedzieć coś więcej o sobie. Urodziłem się w takiej mało znanej miejscowości Pcim Dolny pod Krakowem. Całe życie pomagałem ojcu na roli. Do szkoły średniej chodziłem do innej sąsiedniej miejscowości. Pamiętam taki dzień. Byliśmy z ojcem w Warszawie. Szliśmy krakowskim przedmieściem. Długo szliśmy. No, gdybym tak jeszcze powiedział, coś opowiadał przez następne 5 minut, prawdopodobnie wszyscy by opuścili ten webinar. Czyli na przykład Desmond Morris, taki znany autor książki Naga Małpa, twierdził, że właśnie niska tonacja, powolne mówienie oraz stosunkowo wolne mówienie ma tę moc przyciągającą. Moje eksperymenty pokazały, że tak nie jest, że to nie jest ten klucz. Natomiast wiele osób powszechnie uważa, że mówienie szybkie przyciąga uwagę, bo ludzie chcą wychwycić każde słowo. Dużym zaskoczeniem dla nas, jak eksperymentowaliśmy, pamiętam, było spostrzeżenie, że ludzie szybciej się zniechęcają. Wtedy, gdy mówimy stosunkowo wysokiej tonacji, szybko i głośno. Wcale to nie skupia uwagi. Może krótki eksperyment, żeby nie tworzyć teraz, to proponuję ten sam tekst wam wypowiem teraz. Mniej więcej ten sam tekst, o ile będę pamiętać dokładnie, w rytmie takim znacznie szybszym. Ok. Moi drodzy, teraz jest dobry moment, żebym powiedział coś więcej o sobie. Otóż urodziłem się w takiej mało znanej miejscowości Pcim. Pcim pod Krakowem. Całe życie pomagałem ojcu na roli. Do szkoły średniej chodziłem do innej sąsiedniej miejscowości. Pamiętam taki dzień, byliśmy z ojcem w Warszawie. Szliśmy krakowskim przedmieściem. No już po parunastu sekundach czujemy, że tego się nie da słuchać. Dobrze. No to w takim razie w jaki sposób zarządzać rytmem, tonacją, głośnością, żeby wręcz przeciwnie skupić całą uwagę? Okazuje się, że sinusoida nie jest dobrym rozwiązaniem. Okazuje się, że sinusoida także wprowadzi pewną monotonię, czyli raz szybciej, raz wolniej, raz szybciej, raz wolniej, z takim łagodnym przejściem. Okazuje się, że to nie jest klucz. Doświadczenia różne pokazały, że należy zawsze zaczynać bardzo spokojnie, tajemniczo. Potem należy rozwinąć pewną dramaturgię do punktu kulminacyjnego. Potem ten kulminacyjny punkt przedłużyć i nagle przerwać naszą wypowiedź na parę sekund, po czym kontynuować. Czyli teraz wypowiem wam ten sam tekst
zgodnie z tą trzecią metodą, którą zalecam. Moi drodzy, teraz jest, myślę, taki ważny moment, żeby powiedzieć parę słów więcej o sobie. Otóż urodziłem się w takiej mało znanej miejscowości Pcim. Pcim pod Krakowem. Całe życie pomagałem ojcu na roli. Do szkoły średniej chodziłem do innej sąsiedniej miejscowości. I pamiętam taki dzień. Pamiętam, byliśmy z ojcem w Warszawie. Szliśmy krakowskim przedmieściem. Mijaliśmy, pamiętam, uniwersytet. I wtedy po raz pierwszy w życiu pomyślałem sobie następującą rzecz. Nie warto. Nie warto w życiu za dużo myśleć. Pomyślałem sobie. Także mam nadzieję, że widzieliście dużą różnicę pomiędzy pierwszą metodą, drugą, a tą trzecią metodą. Czyli jeszcze raz. Należy zaczynać tak, jak gdybyśmy zaczynali opowiadać bajkę. Za siódmą górą, za siódmą rzeką, za siódmym jeziorem i tak dalej. Czyli stopniowo zwiększamy dramaturgię wypowiedzi. Zwiększamy do pewnego momentu, ale nie wyciszamy wypowiedzi w tym momencie kulminacyjnym, tylko przeciągamy kulminację. Czyli jeszcze raz, gdybym, Jacku, z tobą miał rozmawiać, to jakby to wyglądało. Drogi Jacku, teraz chciałbym ci zdradzić pewną tajemnicę. Pewną tajemnicę, o której, wyobraź sobie, nigdy dotąd nikomu nie powiedziałem. Będziesz pierwszym człowiekiem, który ją pozna. Dotyczy ona komunikatu otwartego. Tak, czyli robimy pauzę. Okazuje się, że to nie jest czas, gdzie wytracamy zainteresowanie. Okazuje się, słuchajcie, że te 3 sekundy, 1, 2, czy 3 sekundy, no są dla ludzi, będą dla ludzi intrygujące. Nikt się nie wyłamie, bo ludzie chcą się dowiedzieć, no zaraz, co się będzie działo za moment, tak? Także nie gubimy nikogo podczas tej pauzy. I zaraz po tej pauzie jest od początku. Mówimy powoli, spokojnie, rozkręcamy się. Słuchajcie, to jest bardzo istotne, bo to wzbudza zainteresowanie. I naprawdę można mówić o pogodzie, można mówić na dowolny temat, a ludzie nie będą w stanie się oprzeć temu, żeby się nie zainteresować wami czy tym, o czym mówicie. No dlatego, że na rytm, na formę, na tonację jesteśmy znacznie bardziej wyczuleni niż na treść. Parę milionów lat temu, gdy biegaliśmy po sawannie, no gdybyśmy mieli analizować na przykład analizować głęboko treść przekazu, no to zostalibyśmy zjedzeni przez dzikie zwierzęta. Czyli nauczyliśmy się wychwytywać formę wypowiedzi, reagować mocniej na formę wypowiedzi niż na samą treść. Treść schodzi na znacznie dalszy plan. Także tak to wygląda w praktyce. Chciałbym tylko przypomnieć, że po promocyjnej cenie, to już jest taka tradycja chyba u nas podczas webinarów, że jest obniżka ceny za e-book, komunikat otwarty. Natomiast niezależnie jest to, Jacku, też okazja, żeby chwilkę porozmawiać. Jest to o tyle historyczny moment, że no, w ramach naszej działalności w budowaniu nowej społeczności, której jesteś liderem, Alpha Prime, no prowadzimy pierwszy raz nabór trenerów, a komunikat otwarty będzie jedną z podstawowych wartości tej społeczności. Czyli będziemy no nie tylko zakładać, że mamy godnych zaufania ludzi w naszym gronie, ale będziemy też zakładać, że wszyscy znają podstawy komunikatu otwartego. Także taki nabór, zaraz więcej o tym powiemy, tylko chciałbym powiedzieć, że z tym są związane korzyści mentalne, dlatego że to, do czego was zapraszam, to do jednej wielkiej przygody. Do jednej wielkiej przygody, może nawet nie tyle z nami, co z komunikatem, nie tylko z nami, ale z komunikatem otwartym. Czyli po pierwsze do mentalnej przygody, bo każdy może być trenerem komunikatu otwartego. Wasze doświadczenie trenerskie nie jest potrzebne. Natomiast no, również są z tym związane korzyści materialne, dlatego że po prostu bardzo dobrze będziemy płacić naszym trenerom,
dla których sami zresztą będziemy organizowali grupy. Grupy nie tylko wśród obywateli polskojęzycznych, ale praktycznie na całym świecie. Taki kurs, słuchajcie, rozpoczyna się, są dwa terminy. Dwa kursy, dwa terminy, bo być może nie wszyscy będą mogli się zapisać na 15 czerwca. Także dla tych, którzy nie mogą zacząć z nami od 15 czerwca, druga edycja będzie od 6 lipca. Szkolenia będą mało inwazyjne czasowo. Znaczy wymyśliliśmy to tak, słuchajcie, że codziennie będzie szkolenie, ale tylko pół godziny. To znaczy codziennie od 19, od waszej 19, bo u mnie to będzie bardzo dziwna godzina, no ale nieważne. W każdym razie od 19, waszej 19 do 19.30. Także mało czasu to będzie zabierać. Dlaczego? Bo znacznie ważniejsza jest systematyka uczenia się komunikatu otwartego niż jego intensywność. Wtedy możemy znacznie szybciej i łatwiej opanować, no co opanujemy podczas tych zajęć. Nie 50, a 100 narzędzi. 100 narzędzi komunikatu otwartego, bo trenerzy zawsze muszą umieć no, co najmniej dwa razy więcej niż ta wiedza, którą będą przekazywać kursantom. Także będziemy budować, słuchajcie, no wyspy. Wyspy ludzi świetnie komunikujących się. Wyspy ludzi budujących fantastyczne relacje. Ja myślę, że w Polsce nie ma nic, co by było bardziej potrzebne. Oczywiście Polski to nie zbawi, bo musielibyśmy zacząć wprowadzać komunikat otwarty w każdej szkole podstawowej czy średniej. Także no, to jeszcze pewnie szybko nie nastąpi. Natomiast będziemy budowali coraz większą społeczność, która no, będzie przeciwwagą dla hejtu, dla braku zaufania, dla wszystkich tych mechanizmów niedobrych, które mają w Polsce miejsce. Ile dni w tygodniu, Agata pyta? 5 dni w tygodniu. Czy to będą zajęcia w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek? Soboty, niedziele będą wolne. Jeśli chodzi o koszty i wszystkie szczegóły z tym związane, to na stronie sobie wszystko przeczytacie. Ja chciałbym tylko, Jacku, nawiązać do jeszcze społeczności Alpha Prime. Dlaczego komunikat otwarty będzie tak ważny dla całej społeczności Alpha Prime? Alpha Prime w perspektywie będzie pierwszym krajem wirtualnym na świecie. To gwoli zapowiedzi. Tak, tak, z komunikatem otwartym oczywiście. Bo jak mogłoby być inaczej? Opieramy to na komunikacie otwartym, ale nie całą samo powstanie społeczności, bo takim punktem zapalnym było powstanie Alpha Alert, więc no ale o tym to może oddzielny webinar. Tutaj komunikat otwarty jest priorytetem. Komunikat otwarty jest moim zdaniem rewolucją i tym, co jest w stanie nas po prostu zmienić, bo no cóż, ta zmiana jest nam potrzebna, co widzimy nie tylko w mediach. Ja na szczęście jestem od nich trochę odcięty, ale widzimy, co się dzieje. Ten komunikat otwarty nam jest moim zdaniem niezbędny. Problem polega na tym, że jeśli ulegamy tej złej aurze, tej złej atmosferze, która w Polsce ma miejsce, jeśli mówimy o komunikacji wzajemnej, jeśli mówimy o komunikowaniu takim hejtującym poprzez Facebook, to no, ulegając jakby tej atmosferze, coś tracimy. Sami siebie też niszczymy i coś tracimy przy tej okazji. Dlatego, że prawdziwe siły twórcze, czy prawdziwy stopień, najwyższy stopień relaksacji osiągamy no nie wtedy, kiedy jesteśmy zdenerwowani, nie wtedy, kiedy szlak nas trafia, ale wtedy, kiedy czujemy, że z jakimś konkretnym gronem ludzi jesteśmy w stanie rozmawiać po prostu super pozytywnie, gdzie nie musimy się jakby troszczyć o to, czy te relacje będą pozytywne, czy nie, bo to nam gwarantuje po prostu komunikat otwarty. Także to jest duży komfort, tak? Poza wszystkim to jest bardzo duży komfort. Dlaczego mówiłem też o rewolucji? No dlatego, że Alpha Prime jako społeczność znajdzie się we wszystkich krajach świata. Co to oznacza? To oznacza, że w perspektywie, nie mam pojęcia, czy 2 lat, czy 3 lat, czy może 1 roku, komunikat otwarty ma szansę być przetłumaczony na wszystkie języki świata.
A tak a propos, ile jest tych wszystkich języków świata? Jacku, jak myślisz? Dokładnie nie wiem, ale to chyba idzie w tysiące. Tak, uważa się, że w tej chwili można mówić o ponad 3000 języków. Niektórzy nawet definiują ścisłą liczbę 3700 języków świata. No, w samej Afryce tylko, na kontynencie ludzie posługują się 2000 różnych języków. Także również i my błędnie myślimy, że Chińczycy mówią tylko w jednej wersji chińskiego. No nie, tam jest kilkaset różnych języków, dodatkowo kilkaset też różnych dialektów, w zależności od tego, jakiej prowincji myślimy. Okej, okay. Także no cóż, to jest wszystko, co chciałem dzisiaj generalnie przekazać. Jacku, czy jeszcze coś chciałbyś dodać na koniec? Nie, dziękuję bardzo. Przede wszystkim dzięki za spotkanie i bardzo miło było Ciebie zobaczyć. Dzięki, Jacku. To nie jest zbyt częste. Ilość kilometrów tutaj robi różnicę, więc dziękuję bardzo, miło mi było i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Ja natomiast mam dla Was zadanie, krótkie zadanie na koniec, prośbę, czy raczej sugestię. Otóż chciałbym Was zachęcić również do tego, żebyście traktowali grupę, co prawda zamkniętą, no ale po kolei wszystkich chętnych przyjmujemy, szczególnie z webinarów. Chciałbym Was zachęcić do udziału w grupie Komunikat Otwarty, grupie zamkniętej Komunikat Otwarty w praktyce. Dlatego, że można tę grupę traktować i naszą aktywność tam traktować jako takie działania warsztatowe, gdzie możecie łatwo przetestować na uczestnikach naszej grupy, które narzędzia stosowane przez Was zrobią większe wrażenie, czy mniejsze wrażenie, czy dobrze stosujecie je w praktyce, czy należy coś poprawić na przykład. No taki feedback macie natychmiast wtedy możliwy do uzyskania. Więc chciałbym Was zachęcić do udziału w tej grupie. No i od jutra też będę publikować różne zadania, które chciałbym dla Was dedykować, żebyśmy mogli na konkretnym materiale sobie przećwiczyć konkretne zastosowania komunikatu otwartego. Także nie tylko Was zachęcam do udziału w webinarach, ale również do tego, żeby doskonalić. Przypominam na koniec, że jest do nabycia książka po promocyjnej cenie. Książka, która na świecie nie ma konkurencji. Książka, która będzie przetłumaczona na ponad 3000 języków świata, ponieważ nie mamy konkurencji. Ponieważ świat się zachłysnął socjotechnikami, NLP, Cialdinim i wszelkimi formami manipulacji. Tymczasem to nie one są najskuteczniejsze. Całe moje 20 lat pracy, nie tylko z politykami, ale również, czy przede wszystkim z ludźmi biznesu, pokazały, że nie byle jaka autentyczność, nie byle jaka szczerość jest najskuteczniejsza, ale taka, jaką proponuję w komunikacie otwartym, czyli umiejętne przekazywanie prawdy, umiejętne bycie sobą, tak żeby właśnie wykazać się empatią, żeby się nie wstydzić, mówić pewnych rzeczy, których na co dzień się właśnie wstydzimy. No, o tym jest ta książka, która sprowadza się do budowania błyskawicznych relacji. Również nie obawiajcie się tego, że trenerem można być tylko wtedy, kiedy jest się zawodowcem. Bardzo często jest tak, że ludzie, którzy nigdy do tej pory nie prowadzili treningów, często są znacznie lepszymi trenerami niż zawodowcy. Jeżeli przynajmniej tak jest, tak może być w komunikacie otwartym. Dlatego jeśli macie chęć spróbować swoich sił, to teraz jest okazja, żeby zapisać się na kurs trenerski, gdzie poznacie błyskawicznie, bo praktycznie codziennie będziecie poznawać nowe narzędzia komunikatu otwartego. To jest intensywny kurs w tym sensie, że każdego dnia po pół godziny, każdego dnia od 19 do 19.30 albo od 16 czerwca albo od 6 lipca, w zależności od tego, który termin Wam bardziej odpowiada. A potem można spróbować swoich sił.
nie tylko w przygodzie z komunikatem otwartym, nie tylko w takiej relacyjnej przygodzie, bo będziecie mieli okazję poznać fantastycznych ludzi z całego świata, ale również i po to, żeby mieć sensowne pieniądze z tego. Jeżeli będziemy płacić od 300 do 700 zł za jedną godzinę, no to nie tylko teoretycznie, ale praktycznie każdy nasz trener będzie mógł zarabiać powyżej 20 tysięcy złotych miesięcznie. No myślę, że to też jest nie wychodząc z domu. Tak? Także to jest bardzo konkretna oferta. Dlaczego jestem tego taki pewien i dlaczego mogę już teraz to zapowiedzieć? Dlatego, że mamy w planie masowe upowszechnianie komunikatu otwartego. Czyli będziemy tworzyć online duże grupy dla ludzi, którzy będą wręcz symboliczne kwoty płacić za szkolenia, które wy już będziecie sami prowadzić. No dlatego takie kwoty dla trenerów są jak najbardziej możliwe i realne. Także dziękuję wam bardzo i mam nadzieję, no nie tylko do zobaczenia z wami za tydzień, ale mam nadzieję, że się spotkamy przed upływem tego tygodnia na naszej zamkniętej grupie, do której serdecznie was zapraszam, komunikat otwarty w praktyce. I poza tym, no nie obawiajcie się stosować komunikatu otwartego wszędzie, w pracy, w waszym życiu, wszędzie, gdzie wam zależy na budowaniu dobrych relacji. Bardzo wam dziękuję za liczny udział, dziękuję wam za aktywność i dziękuję wam za poświęcony czas. Dziękuję i do zobaczenia.